Kiedy najsłynniejszy kawaler polskiego show biznesu został usiedlony, wiele osób wręcz nie dowierzało i bardzo dobrze. Ślub z Renatą Kaczoruk był tylko chwytem marketingowym, a mimo to ich oficjalne rozstanie wywołało spore zamieszanie. Kuba Wojewódzki ma kilka poważnych związków za sobą i jak się okazuje, zaliczył także kilka namiętnych romansów, o których do tej pory nikt nie słyszał, a tym bardziej nie mówił. Dopiero z autobiografii dziennikarza, Nieautoryzowana autobiografia, dowiadujemy się, że spotykał się z naprawdę znanymi i lubianymi gwiazdami. Wszystkie romanse Kuby Wojewódzkiego. Kuba Wojewódzki od zawsze jest kontrowersyjnym, aczkolwiek nieco wykochanym show biznesowo dziennikarzem. Sławę przyniósł mu udział w roli jurora w programie Idol. Unika jednak pytań na temat tego, co robi i z kim się spotyka, gdy kamery nie patrzą. Rzadko też pojawia się na imprezach branżowych. W autobiografii zdradził jednak kilka pikantnych szczegółów z życia prywatnego, o których teraz zrobiło się bardzo głośno. W książce czytamy o nazwiskach znanych kobiet, z którymi łączyło go coś więcej niż tylko kontakty zawodowe. Jedna z takich znajomości narodziła się w jego programie, gdy pojawiła się w nim Agnieszka Kaczorowska. Dziennikarz był nią wręcz oczarowany. Bliskie relacje łączyły go również z Mają Sablewską. Razem pracowali na planie programu X-Factor, gdzie byli jurorami. Najwidoczniej postanowili poznać się nieco bliżej, bo showman poświęci koleżance po fachu fragment w autobiografii. Kuba Wojewódzki wyjawił, że spotykał się także z Martą Żmudą Trzebiatowską. Na nieszczęście jej ówczesnego narzeczonego, romantyczne randki odbywały się, gdy ten był poza zasięgiem. Tutaj wkrada się już element planowania i ukrywania. Ale na tym nie kończą się znaczki z życia Kuby Wojewódzkiego. Jak nie trudno się domyślić, w jego autobiografii musiał znaleźć się również fragment na temat wieloletniego związku z Anną Muchą. Jak się okazuje, to dzięki niemu stała się aktorką. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.